Na pewno ta porażka boli. Też czy były sytuacje na strzelenie bramki. Myślę, że też może w pierwszej połowie tak trochę badaliśmy, na co nas stać, co możemy zdziałać, a chyba zaczęliśmy grać to, co powinniśmy dopiero po stracie bramki. I to faktycznie utrzymywaliśmy się przy piłce, stwarzaliśmy sytuację, ale zabrakło tej kropki nad nim. Bo mi się wydaje, że jakbyśmy chcieli tą pierwszą bramkę, to może wtedy byłoby łatwiej, złapalibyśmy tą pewność siebie, a tak jednak czegoś ciągle brakuje. No, już byłem przygotowany na to, że ta piłka po prostu uderzy piłkę i nagle ona, nie wiem, od kreta się odbiła i może jakbym był na kolanach, to pewnie bym mógł ją strzelać. Tak nawet nie próbowałem zareagować, ale nie było szans i no, mam nadzieję, że w meczach towarzyskich coś takiego się zdarzy, ale w tych najważniejszych eliminacjach te szczęście już dopisze i wtedy sytuacje, które będziemy przede wszystkim wykorzystywali, więc dzisiaj na pewno z jednej strony boli ta porażka, bo już jest kilka meczów, gdzie nie wygrywamy, nie jest to tak, jak powinno. Ale z drugiej strony też nie oczekiwałbym, że nagle, jak wrócimy do tego systemu, który graliśmy, to też będzie wyglądało tak, jak to kiedyś wyglądało. To jednak potrzeba cierpliwości, potrzeba konsekwencji. Też tak naprawdę wytrenowaliśmy może dwa razy i musieliśmy zagrać, więc no niestety piłka nożna polega na tym, że jednak tutaj trzeba skupić się i poświęcić też uwagę na to, jak się poruszać bez piłki z piłką, kiedy dojść do przeciwnika, kiedy odpuścić, a tego czasu było za mało, więc mam nadzieję, że taki mecz też nam dał dużo. Wiadomo, że jednak to nie jest tak idealnie, ale no co, musimy dalej walczyć, dalej trenować i liczyć na to, że będzie lepiej. Przede wszystkim dojść się do przeciwnika. Dzisiaj, szczególnie w pierwszej połowie, tego zabrakło, bo dochodziliśmy, ale gdzieś ten dystans tak zostawialiśmy i wcześniej mogli sobie przegrywać tą piłkę i pomimo tego, że odbieraliśmy tą piłkę, to jednak czasami mieli za dużo przestrzeni, za dużo miejsca. Wydaje mi się, że może czasami cierpliwość i tego ostatniego też podania. I myślę, że dziś jak będziemy analizowali ten mecz, to tutaj będziemy mogli wiele rzeczy zobaczyć, których popełnialiśmy błędy, w których mogliśmy się lepiej zachować i mam nadzieję, że szybko wyciągniemy wnioski. No, nie ma co oszukiwać, że linia obrony gra co chwilę w nowym ustawieniu, to wpływa na całą drużynę i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Chłopaki się starają, mogą, ale no, nie ma żadnej drużyny na świecie, która by grała czterema obrońcami w każdym meczu co inny, która będzie funkcjonowała od razu super i będzie pewna. Tu trzeba czasu i też takich przetarć jak dzisiaj. Wiadomo, że każdy życzyłby sobie, żeby to dzisiaj zwycięstwo było, żeby każdy już trochę spuścił powietrze, że okej, jest zwycięstwo, można iść dalej, ale no niestety czasami zdarzają się taki czas, gdzie nie idzie, gdzie tutaj trzeba cierpliwości i też pracy trzeba włożyć to, żeby to wyglądało lepiej. I mam nadzieję, że my to wykonamy i w odpowiednim momencie ruszymy.